Top 10 wielokrotnie rozwiedzionych gwiazd. Jak to się mówi, niektórzy mają szczęście w kartach, inni w miłości. I choć nie namawiamy nikogo do hazardu, nasze dzisiejsze gwiazdy najpewniej miały szczęście w kartach. Dziś przedstawiamy top 10 gwiazd z największą liczbą rozwodów. Numer 10: Martin Scorsese. Wybitny reżyser ma ogromne szczęście do znakomitych aktorów, z którymi współpracuje latami. Niestety, trochę gorzej mu się poszczęściło z żonami. Scorsese brał ślub pięć razy, z czego dopiero z ostatnią małżonką może pochwalić się długoletnim związkiem. Z Helen Morris wziął ślub w 1999 roku i do dziś są razem, a my życzymy, by tak już zostało. Numer 9. Sean Bean Gwiazda Gry o tron, czy inaczej? Ten człowiek, którego postać zawsze musi umrzeć, również miał przyjemność wziąć ślub pięć razy, z czego cztery zakończyły się rozwodem. Z najnowszą żoną Ashley Moore niedługo będzie świętował czwartą rocznicę ślubu. Czego możemy mu życzyć? Oczywiście zdrowia, zdrowia i jeszcze raz wytrwałości. Numer 8 Clark Gable Kochały go miliony, zwłaszcza za zawadiacki uśmiech, który pokazywał w Przeminęło z wiatrem. Jednak Gable oddał swoje serce aż pięć razy, z czego trzy zakończyły się rozwodem. Jego największą miłością była aktorka Carol Lombard, a o ich romansie plotkowało całe Hollywood. Niestety nie dano im było dożyć wspólnej starości. Carol zginęła w katastrofie lotniczej, a Gable miał już nigdy nie zaznać takiej miłości. Numer 7. Billy Bob Thornton. Na liście nie mogło zabraknąć byłego męża Angeliny Jolie, dla którego ślub i rozwód z nią były przez długi czas ostatnimi takimi wydarzeniami w życiu. Nie chcemy wnikać, jak bardzo odbił się na nim związek z Jolie, jednak przed nią w małżeństwo wstąpił cztery razy i cztery razy się rozwiódł. Po Angie dopiero w 2014 Thornton znów spróbował swojego szczęścia przed ołtarzem. Na ten krok zdecydował się tym razem dopiero po 11 latach związku. Numer 6. James Cameron. Reżyser, któremu zawdzięczamy takie hity jak Terminator czy Avatar, może również pochwalić się pięcioma żonami, z czego rozwód wziął z czterema, a Suzy Amis, którą poślubił w 2000 roku, wciąż mu towarzyszy. O jednej z jego żon było szczególnie głośno w 2008, gdy zdobyła jako pierwsza kobieta w historii Oscara za reżyserię. Mowa oczywiście o Catherine Bigelow. Numer 5. Gary Oldman. Znakomity aktor, który nigdy nie bał się wybierać różnorodnych ról, również należy do tych kochliwych. Oldman zdążył już pięć razy wziąć ślub, z czego z ostatnią żoną wciąż są razem. Wśród jego zdobyczy można wymienić Uma Ferman i Leslie Manville. Życzymy Oldmanowi stałości w uczuciach, choć w najgorszym wypadku kiedyś trafi na wyższą pozycję w tego typu zestawieniu. Numer 4. Tony Curtis. Najbardziej znany z roli półżartem pół serio czy Spartakusa z 1960 roku, Tony Curtis miał bardzo przygotowe życie. Nikogo więc nie dziwi fakt, że był aż sześciokrotnie żonaty, z czego wziął pięć rozwodów. Jego ostatnia żona dotrwała z nim do śmierci, jednak najciekawszą jest na pewno pierwsza z nich. W końcu była to ulubiona aktorka Hitchcocka Janet Lee, z którą miał córkę Jamie Lee Curtis. Numer 3. Mickey Rooney. Fantastyczny aktor o długiej karierze, najbardziej może być kojarzony przez współczesnych widzów jako pan Junior z ze śniadania u Tiffany'ego. Nie ukrywajmy, nie był wtedy do siebie zbyt podobny. Rooney również był bardzo kochliwy, jako że miał aż osiem żon i tylko z ostatnią się nie rozwiódł. I choć w jego sercu zagościło wiele znanych kobiet, to jedynie pierwsza żona przebija go sławą. Mowa oczywiście o Avy Gardner. Numer 2: Elizabeth Taylor. Kultowa aktorka zdobywa szlachetne drugie miejsce, jako że zabrakło jej dokładnie jednego rozwodu i jednego małżeństwa, by pokonać zwycięszczynię. Taylor brała ślub osiem razy, z czego siedem z nich zakończyło się rozwodem. Jej trzeci mąż, Michael Todd, zginął w katastrofie lotniczej. Jego śmierć zbliżyła ją z przyjacielem zmarłego partnera, Edim Fisherem, który był wtedy mężem Debbie Reynolds. Panie niezbyt za sobą potem przepadały. Numer 1, Żarza Gabor. Piękna aktorka węgierskiego pochodzenia może się pochwalić długim, w końcu dożyła prawie 100 lat i kochliwym życiem. Gaborem była zamężna aż 9 razy, z czego nie rozwiodła się tylko z ostatnim z wybranków. Tutaj akurat udało im się dopełnić obietnicy, póki śmierć nas nie rozłączy. Wśród jej mężów można znaleźć tureckiego dyplomatę, niemieckiego księcia czy twórcę Lalek Barbie.